Cześć! Ja mam na imię Natalia i witam Was bardzo serdecznie w tym feriowym czasie. Mam nadzieję, że odpoczywacie i macie się świetnie. No właśnie, w związku z tym, że mamy ferie, to postanowiliśmy wrzucić Wam kilka ciekawych pomysłów na spędzenie czasu. Pomysł ode mnie? No to po prostu spacer. Chociaż wiem, że niektórym spacer może wydawać się trochę nudny. Ja natomiast bardzo lubię spacery i stwierdziłam, że żeby Was zachęcić do spacerów na zewnątrz, rzucę Wam kilka wyzwań albo pomysłów, co ciekawego możecie w trakcie takiego spaceru zrobić. To, co może Wam się przydać, to wiaderko albo jakieś naczynie, w którym moglibyście nabrać wodę i czujne oko. W takim razie zapraszam Was na przygodę razem ze mną. Zatrzymujemy się przy zbiorniku wody, który znajduje się akurat nieopodal mojego domu. I teraz wyzwanie dla Was. Jeśli macie gdzieś blisko siebie jakiś zbiornik wodny, jeśli macie przygotowane naczynie i wiaderko, to zachęcam Was, żebyście bezpiecznie przy asekuracji kogoś udali się trochę niżej do tego zbiornika i nabrali nieco wody z niego. Najlepiej, żebyście wyłowili razem z tą wodą trochę jakichś glonów albo jakichś roślin, które gdzieś tam sobie żyją w tej wodzie, bo to przyda nam się potem do pewnego eksperymentu, który zrobimy po powrocie do domu. Także do dzieła! Do tego eksperymentu jedyne, czego potrzebujemy, to dwie szklanki albo jakieś wyższe naczynia oraz trochę oleju. No i oczywiście woda razem z glonami czy roślinami, które znaleźliśmy w zbiorniku wodnym. Następnie wodę, którą nabraliśmy w trakcie spaceru, wlewamy do szklanek, tak żeby w każdej szklance była mniej więcej tyle samo wody, po czym rośliny, które też znajdowały się w tej wodzie, które udało nam się wyłowić, czy też glony, przekładamy tak, żeby w każdym naczyniu znajdowało się ich trochę, po czym przelewamy olej do jednego z naczyń. No właśnie, tak jak widać, olej zaczyna się osadzać na powierzchni i w ten sposób odcina dostęp do powietrza roślinom. To doświadczenie powinniśmy zostawić na kilka dni i obserwować je każdego dnia, zobaczyć, jakie zmiany będą zachodziły w jednej i drugiej szklance. Zanieczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych substancjami ropopochodnymi ma ogromny wpływ na rozwój fauny i flory. Sama ropa, oleje czy benzyna, które unoszą się na powierzchni wody, uniemożliwiają wymianę powietrza i tym samym doprowadzają do obumarcia roślin i zwierząt tam żyjących. Dlatego to proste doświadczenie, po kilku dniach obserwacji, może nam uświadomić, jak ogromny wpływ na życie zwierząt i roślin w wodzie ma zanieczyszczanie zbiorników wodnych.